wrogie nam siły. Słyszałem, że właśnie wolontariat misyjny sióstr przytulanek na przykład zbiera materiały, żeby przejąć większość naszych placówek. Ogromna prośba o pomoc. Jesteśmy teraz tuż przed rozpoczęciem gry, o którym opowiedzą nam uczestnicy. Proszę Państwa, jestem ekstremalnie podekscytowana, jestem już gotowa do walki, zapalona, zagrzana. Nie mogę się doczekać szczegółów, które zaraz przedstawią nam księża. Kochani, zanim rozpoczniemy zabawę. Ja niestety, przepraszam, że od paru dni zwracam uwagę na różnego rodzaju przykre sprawy, które się zdarzają. Niestety tym razem też. Zostaliście przydzieleni i proszę, ustawcie się w niej ekipa. Gdzie są zieloni? Czerwoni tutaj. Zieloni jest, czerwoni. Jesteśmy razem! Ale będzie fajnie. Karteczki, które znaleźliście, są opisem kraju, do którego przywitanie macie. Bo, uwaga, miejscowi nie będą chcieli z wami rozmawiać, jeśli nie podejdziecie do nich i pierwsze, co do nich powiecie, to przywitanie z danego kraju. Tak? Czyli to są przywitania nasze, tak? Długie jak na przywitanie. Co można spotkać w swoim punkcie? I gdzie on się znajduje? W moim punkcie to jest w ogóle klub taki bokserski, meksykański. My jesteśmy w Meksyku. I to jest ring. Ja niestety splajtowałem, bo nie miałem w ogóle żadnych zawodników. Ale za chwilę przychodzą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co? Mistrzu tętnicy. Zamałem. Tętniący. Mistrzu tętniący zapałem. Rzeki przepłynąłem. Mury pokonałem. Do was tu dotarłem. I się obżerałem. Nie widać wodze. Aby gringo spotkać na tym końcu świata, trzeba się namęczyć. Długo się tam lata. 18 godzin, nie jest tak źle. Na czas u was jadłem. Salsy spróbowałem. Witajcie w Meksyku! Witam was bardzo serdecznie. Co was tutaj sprowadza? Karteczka. Mapa. Karteczka. Mapa. W porządku. Ale nie będzie tak prosto. Prowadzę od niedawna klub taki sztuk walk. Potrzebuję dwóch ochotników. Walka będzie odbywała się na taką broń. Więc... Jesteśmy teraz w Tanzanii, jak widać. Woda, w ogóle egzotyka, słoneczne Malediwy, w sumie Tanzania 2017. No i mamy taki problem, że mój kraj ostatnio z Anglikami współpracował, mieli mi tutaj most wybudować. Ale jak widać, wolontariusze muszą mnie ratować. Z racji, że Anglicy przywieźli materiały, ale nie zbudowali mostu i biedni ludzie z mojego kraju muszą zasuwać na około nie wiadomo ile kilometrów, żeby przejść tak na skróty. No i właśnie wolontariusze teraz mi dzielnie pomagają. Dzięki temu się odwdzięczam materiałami, które zostały ich skradzione z ich siedziby, czy coś tam było, jakaś aferę mieli. No i właśnie trochę nam kraju naszym wylądowało i tak zbieraliśmy. No i teraz taka wymiana, changing. Właśnie znalazłem kolejną ekipę, podbiegam do niej, zobaczymy co się u nich dzieje. Los! Już mykaj dziubasku, już od... Przepraszam, tutaj są wejściówki płatne. Słuchajcie, chyba znaleźliśmy kolejny punkt. Teraz ogarniemy tu. Co tu się dzieje? Jaki to kraj?
tutaj są Węgry, ale na razie jeszcze nic nie mówimy. Spoko. Za chwilę przyjdą i będą odgadywać to, co mamy tutaj. Można spojrzeć. To będzie bardzo trudne, jak to na Węgry przystało, trudny język. To będą trudne zagadki. Wybieracie jedną osobę, która pójdzie do mnie, usłyszy kolejne zadanie i tu wróci. I przekaże je reszcie. Okej, okay, okay. To ja przystoję do drugą minutę i nie mogę mówić. Jest mi przykro. Kto wymyśla takie fajne zadania? I nie pozwala tylko na cztery osoby. Dominika nie widzi. Zuzia nie mówi. Kolega nie słyszy. Anita nie chodzi. Mówi do mnie niczym tata, synu, hakuna matata. Hakuna matata! Moi drodzy, witamy was w stolicy Kenii Nairobi, tutaj w naszym klubie. Jesteśmy tutaj szefowymi, prawda? Tak, właścicielki, tak. Słuchajcie, stała się rzecz straszna. Tragiczna wręcz. Tak. Zaginęły w ogóle gwiazdy naszego wieczoru. I jako, że wy tutaj przyjechaliście teraz z egzotycznej Polski, zatańczycie dla nas na tym przecudownym zielonym parkiecie. Tu! A, nie widzę was! I bioderka, nóżki. Najlepsza grupa! Szarab! Będzie się działo! Raz, dwa, trzy, cztery, pięta! No co, w Afryce takie zimne, a tutaj taka gorąca atmosfera. A to jest... Bo tu jest wjazd. Gdzie jest wjazd? Będziemy mieć 5 terabajtów materiału z tego spotkania. Kto to zbuntuje? I kiedy? Tu? Mamy pomieszane zmysły trochę po ostatnim zadaniu. Ja na przykład byłam niewidoma, dlatego teraz straciłam orientację zupełnie. Tak, będziecie łowić ryby. Ogólnie mam duże dzieci i koty i musimy je nakarmić. A pieniędzy nie mam. Nie mam też pieniędzy na wędkę, więc musicie je złowić. To ja przewodniczę tej grupie. Ja tutaj robię, co mają mówić. Znaczy, odwrotnie mówię, co mają robić. Bardzo okrągły, żeby był większy. To będzie jak taka gierka w dzieciństwie, co było takie obraz. Kraj ten wietrzyście porywisty, od jakichkolwiek uprzedzeń do długich paznokci u facetów czystych. Dobrze, witajcie na filipińskim markecie, który jest zamknięty! Oficjalnie zamknięty, proszę mieć wszyscy! Wszyscy wyjdą! Patrycja jest właścicielką targu filipińskiego. Tego całego targu! Postradała zmysły. Nie, po prostu okradli. Wszystko wiem. Wszystko siedzi, co do... Wszystko, nic nie ma. Ale proszę pomóc, bo w okolicach marketu są ukryte drogocenne rzeczy. Jeżeli znajdziecie nam to, przyniesiecie, to my je sprzedamy i to Patrycję uchroni przed kompletnym upadkiem. Co to za państwo? To jest filipiński targ, okej? Okay? Nie widać? No właśnie, tutaj przepraszam, nie widać. Po co się pytać? Wszystko sprzedajemy, ale nic nie mamy. Ale przyszłam te rzeczy, my je sprzedajemy i dzięki temu nasz biznes znowu zaczął się powoli kręcić. Dzięki temu! Brawo! Wygraliśmy! Dobrze, daj im pieniążka. Nie. Daj im pieniążka, zasłużyli. A jakiego koloru? Pomarańczowego. Zasłużyli. Ale impreza. Idziemy teraz do auli, tak? Tak. Tak, ale zanim pójdziemy do auli, to wstąpię do kawiarenki po ciasteczko. Okej, no. Słuchajcie, jestem teraz z grupą pomarańczowych. Tego może nie widać aż tak dobrze w tym świetle. Jak wrażenia po takim razie? Przeraziło mnie jedno zadanie. To była Zambia? Tak, Zambia. I tam była żaba i uciekłam.